I knew you would come. Wiedziałam, że przyjdziesz. He's been calling for you, Zywał cię, Angelo. I came as soon as I could, Ambrose. Szybciej nie mogłem, ciociu. How is he? Co z nim? You came just Zdążyłeś. In time. Wszystko w rękach Boga. Eduardo. Eduardo. Angelo, is Angelo here. Tu jest. Papa, it's Angelo. Tato, to ja. My son. Mój syn. Papa, is there anything I can do for Mogę you? Coś dla ciebie zrobić? Come closer. Zbliż się. Close. Bliżej. Bam. Marskalzone. Papa, what have I done? Co ja ci zrobiłem? Gangsterze. Kradniesz i strzelasz do ludzi. Przynosisz wstyd rodzinie. Przepraszam, tato. Jak mogę się z tobą pogodzić? Teraz chcesz się godzić z ojcem? Chcesz, bym zmarł szczęśliwy? Oczywiście. Chcesz, żebym zmarł? Skądże? Obiecaj mi coś. Co tylko chcesz. Przysięgnij bliskim. Ojcu Klementemu, Jezusowi Chrystusowi i Madonnie. Przysięgnij, że będziesz uczciwy. Rzuć to haniebne życie. Well, Papa. Cóż, tato. Papa, vieni qui. I'm here. Jestem tu. Przysięgnij. All right, Papa. Dobrze, tato. Skoro tego chcesz, będę uczciwy. Przysięgam. Teraz jestem gotowy. Żebyś nie zapomniał. Sylvester Stallone w filmie Oscar. W pozostałych rolach. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, presso la barba, quella sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presso la barba, presso il biglietto. Figaro, 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 ahimè, ahimè, chi furia, ahimè, chi cola, una alla volta, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, musica. Son qua, ai Figaro, son qua, fino qua, fino là, fino qua, fino là, fino là.
Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. Miesiąc później. Patrzcie i płaczcie. Full. Myślałem, że blefuje. Przecież obudzisz szefa. Kasyno zamknięte, gagatki. Rób kulki z melona. Tak, tak. Tempo. Dziś wielki dzień szefa. Tak, snaps provolone uczciwy. To ściema. Bankier z ksywką snaps? Inwestycja w bank? To jakiś kant. Skądże? Bankierzy przyjdą o 12. Ojej, moje babeczki. To sprawdzony cynk? Sprawdzony, panie Vendetti. To bomba. I dziś wybuchnie. Wiedziałem. Dogadał się z gangiem Obaniona. Nie ruszaj się. Obanion? Na pewno. Chyba słyszałem to nazwisko. Co on tam wie? Jestem płatnym informatorem. To zaszczytna profesja. Można prosić o piątaka? Daj mu 20. To zaliczka. Donoś o wszystkim. Dziękuję. Było za cicho. Provolone się czaił. Co robimy? Zgodnie z 11 przykazaniem, zrobimy mu to, co on by zrobił nam. Paznokcie gotowe. Coś jeszcze? Ciekawiej byłoby patrzeć na grup Granta. Dziś kończymy. Od lat szuka czegoś na Snapsa. Czego on od nas chce? Ten typ nic nie zbroił od 3 tygodni. Tumi. Poprzednio ja odbierałem. Cześć, Tumi. Pewnie znów nic nie macie na chłopaka z naprzeciwka? To mnie pozwij. Do roboty. Ponoć się spiknął z bandą Obaniona. Daj sobie spokój. Może stał się uczciwy. Znam go. Lampard nie pozbywa się pasków. Mówisz o centkach? Mówię o snapsie.
Gdy cokolwiek się zdarzy, zadzwoń do mnie, zrozumiano? Tak. Rzuć na okiem. Już idę. Mały Antony we własnej osobie. I jego imperial. Ja do pana Provolona. Co? Wyłącz to. Muszę się widzieć z panem Provolonem. Nie byłeś umówiony. Bracia Finucci o 9:30, doktor Poole, ojciec Clemente o 11:00 i bankierzy w południe. Nie ma spotkania z księgowym. Aldo, nie wygłupiaj się, to pilne. Szef wstaje o 9:00. Narażę się. To ja go budzę. Powiedz, że to sprawa życia i śmierci. Dobra, nie spodoba mu się. Zaczekaj w salonie. Bezczelny goguś krzyżujący plany. Co robisz? Budzę go. Nie przeszkadzaj. Musi się wyspać dla bankierów. To pilne. Osłaniaj mnie. Oby to było dobre. Ostrzegałem go. Sprawa życia i śmierci, szefie. Przestańcie mówić, szefie. To obraźliwe. Przepraszamy, szefie. Mały Antony, prohibicja się skończyła? Możemy pomówić sami? Jesteśmy sami. Aldo, śniadanie. Grejpfrut z wisienką. Tost brązowany. Bekon bez tłuszczu. Kawa czarna. Dwie kostki, idź. Tak jest, Snaps. Panie Provolon, zwłaszcza przy bankierach. Tak, panie Provolon. Zjem na dziedzińcu, to znaczy w atrium. Jak pan sobie życzy, panie Provolon? Wiesz, co to jest atrium? Nie, proszę pana. To dziedziniec, czasem otoczony kolumnami. Dziękuję, nie wiedziałem. Siadaj. Codziennie poznaję jedno nowe słowo. Gdybyś poszerzył słownictwo, nie byłbyś zwykłym rachmistrzem księgowym. Moje słowo na dziś to sumienność, pilność i gorliwość. Antony, dlaczego kazałeś mnie obudzić? Panie Provolone, z całym szacunkiem, chcę prosić o podwyżkę. Dobrze słyszę? O co prosi? O podwyżkę. Tak myślałem. Zwariowałeś? Gdy pan usłyszy dlaczego, ale tupet, to chucpa, szefie, nie mów, szefie. Przepraszam, szefie, wiem, że nie w porę. Mnie to mówisz? Jeśli dobrze pójdzie, odpukać w niemalowane. Będę w zarządzie. Wiem, nie zawracałbym głowy, ale miłość mąci w głowie. Co ma do tego miłość? Śniadanko załatwione. Podane, ty gburze. Ciebie też zapiszę do Pula na lekcję elokucji. Nowy książę Ellington. Spotkanie z braćmi Finuccimi w 9:30. Chodź, chłopcze, usiądę w atrium. Nieźle jak na chłopaka ze slumsów. Żona to wszystko wybiera. Ma oko. Co to za laska obudziła mnie o 8:43? Słucham? Ponoć jesteś zakochany, zakładam, że w kobiecie. To cudowna dziewczyna. Z bogatej rodziny. Oświadczę się jej. Miłość jest wspaniała. Gratulacje dla ciebie i nowej narzeczonej.
Nie poślubię jej, jeśli nie zapewnię jej poziomu życia, do jakiego przywykła. Rzuć ją, to naciągaczka. Wręcz przeciwnie. Urocza, słodka i praktyczna. Widzę, że owinęła cię wokół palca. Ile zarabiasz? 400 miesięcznie. A ile chcesz zarabiać? 1400 miesięcznie. Proszę to przemyśleć. Przemyślałem. Wynoś się z mojego atrium, gdyby duży Antony to usłyszał, na grób mojego ojca. Nie chciałem pana rozzłościć, ale nie wie pan, jak trudno się żyje młodym parom. Wspomniałem o tym panu Lipinskiemu. Lipinskiemu? Myronowi Lipinskiemu. Temu gangsterowi? Zadajesz się z Szumowinami? Szuka księgowego, poprzedni zmarł. Tani żul bał się go zastrzelić. Nie taki tani. Chce mi płacić 1400 miesięcznie. Zdrajca. Ma ochotę na moich ludzi. Dobrze, zapłacę 1200. Panie Provolo, wzrusza mnie pańska wiara we mnie. Powinien być poborcą, nie księgowym. Mogę liczyć na 1200 miesięcznie? Tak, idź się oświadczyć. Panie Provolone, mam zaszczyt prosić o rękę pańskiej córki. Słucham? Tak, kocham pańską córkę. Moją córkę? Skąd znasz moją córkę? Spotkaliśmy się w klubie 33, w tajnym barze? To renomowany tajny bar. Nie kupują piwa ode mnie. Szefie, ja go rozwalę. Wciąż nosisz broń? Oddawaj. Dawaj. Skończyliśmy z tym. W południe stajemy się bankierami. Mogę już wstać? Przepraszam, że mnie poniosło. Nie szkodzi. Z największą pokorą proszę o rękę pańskiej córki. Mając 1200 miesięcznie, ona zasługuje na więcej. Tak, zasługuje na męża, który zarabia 1400. I będzie miała, ale nie ciebie. Connie, przynieś brioszki. Aldo powinien. To niech przyniesie. Tak, szefie. Nie mów szefie. Przepraszam, szefie. A ty? Chcesz się ożenić z moją córką dla pieniędzy? Panie Provolone. Nie chodzi mi o pieniądze. Mogę to udowodnić. Jak? Po ślubie przekażę jej całą swoją fortunę. Ile może mieć taka oferma? 48 642 dolary i 30 centów. Jak to oszczędziłeś? Ukradłem panu. Co? Śmiesz się przyznać, że mi gwizdnąłeś 50 tysięcy? A to typek. Kropnąć go? Oddawaj, Gnata. Wiesz, co ci mówiłem. Teraz jesteś kamerdynerem. Dostałem go w spadku. Nie jęcz. Czekam na wyjaśnienia. Zacznę od początku. Od chwili, gdy zacząłeś kraść. Gdy podjąłem pracę, w pańskich księgach był bałagan. Teraz też jest. Koszty były wysokie, zyski niskie. Zmieniłem to. Dostałeś kosz owoców na gwiazdkę. Zyski z haraczy zainwestowałem w piwo. Uzyskałem niższe koszty, 10 centów na flaszce. Żeby mnie utuczyć przed rzezią. Stało się coś dziwnego. Popełniłem mały błąd. Kosztował mnie 50 tysięcy? Nie uprzedzajmy faktów. Słucha? Mały błąd w sumowaniu. W księgach pomniejszyłem koszty o 5 zamiast o 10 centów. Gdy zauważyłem, poszedłem z tym do pana. Nie pamiętam. Był pan w Chicago. Były walentynki.
Cicho. Pamiętam, że były walentynki, bo wtedy poznałem pańską córkę. W tajnym barze zabiję ją. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Wtedy to 5 centów stało się kluczem do mojego szczęścia. Zostawiłem to w księgach i kosiłem kasę. I wiedziałem, że taki gość jak Angelo Provolone nie będzie skąpy dla przyszłego zięcia. I tak wszystko oddam pańskiej córce. Piękne. Tu pochlebia, a tam dźga w plecy. Nie jestem z siebie dumny, ale powtórzyłbym to, by zdobyć serce pańskiej córki. Tak bardzo ją kochasz? Tak jest. Ona o tym wie? Nie. Kocha cię? Jestem pewien. Udowodniła mi to. Niby jak? Aldo! Aldo? Po co go wołasz? Będzie panu potrzebna soda. Dlaczego? Proszę pamiętać, że jest rok 31. Jesteśmy dorośli. Źle się zapowiada. Jesteśmy kochankami. Co? Kropnąć go. Zaraz przychodzą goście. Racja. Tak nie wypada. Nie chciałem pana zdenerwować. Skądże? Zerwałeś mnie z łóżka, by powiedzieć, że mnie okradłeś i sypiasz z moją córką. Czy to powód do nerwów? Ciesz się, że jestem spokojny, bo miałbyś już betonowe kimono. Nie musi pan odpowiadać teraz. To dobrze. Najpierw porozmawiam z córeczką. Miłej rozmowy. Pójdę na spacer, a gdy wrócę, odpowiesz mi, tato. Nie nazywaj mnie tatą. Mów szefie. Nie mów szefie. Przepraszam, szefie. Pokażę ci drzwi. Tam są. Wyszedł z domu. Notuj. Możemy porozmawiać? Nie. Lisa? 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 Lisa, czekam. Lisa! Lisa! Zamykasz drzwi? Kobieta potrzebuje intymności, jestem dorosła, słyszałem. Co to znaczy? Nie kryguj się. Wiem o twoim chłopaku, czy też kochanku. Wiesz? Tak. Przynosisz wstyd rodzinie. Już nie jestem małą dziewczynką. Spójrz. Zakryj to. Jestem twoim ojcem. Jak się o nas dowiedziałeś? Gagatek przyszedł prosić o twoją rękę. Dlaczego płaczesz? Ze szczęścia. Myślałam, że mnie rzucił. Powinien. Nie mów tak o moim przyszłym mężu. Wyjdziesz za tego, którego ja wybrałem. Bruce'a Underwooda III. Nie chcę Bruce'a Underwooda. To snob i ma pryszcze. Kilka randek z tobą i zniknął. Śmiało, obrażaj mnie. Posłaliśmy cię do najlepszych szkół. A ty? Hańba. Wyglądasz, jakbyś zeszła ze sceny w Minskis. Jestem nowoczesną kobietą. To przez tę waszą muzykę. Bing Crosby, Cab Calloway. Znam słowa do Minnie the Moocher. Jestem prześladowana.
chcę przepłynąć kanał La Manche, robić zakupy w Paryżu, leżeć na plaży w Honolulu. Rób co chcesz, tylko nie wychodź z pokoju. Przyjechali Finucci. Pilnuj drzwi. Nie może wychodzić. Witajcie. Dzień dobry, panie Provolone. To mój garnitur? To nie jest zwykły garnitur. To Finucci. Długo to trwało. Chce pan szybko czy dobrze? Nie ponagla się Michała, Anioła, Leonarda, ani Finucci. To moja kwestia. Kto tak powiedział? Dość. Do biblioteki. Schody. Podnieś. Ile książek. Nigdy tylu nie widziałem. Czytanie to moja pasja. To ostatnia wizyta domowa. Teraz jesteśmy sławni. Sławni? Tak. Nasz garnitur pokazano w Herald Tribune. Pokaż. Babyface Barcini zamordowany. Dobra robota. I niezły garnitur. Dziękujemy. Żona zamówiła drugi garnitur na pogrzeb. Gdy zapłaci za pierwszy, dostanie drugi. Ładny kolor. Proszę dotknąć. Mięciutki, jak pupcia dziecka. Przymierzmy. W południe muszę wyglądać jak bankier. Zadbamy o to. Proszę zdjąć spodnie. Cztery miliony bezrobotnych. Smutne. Tak. Znów trzeba będzie obniżyć stopy procentowe. Ale wstyd. Nie da się pójść do klubu bez napastowania przez bezdomnych żebraków. Przepraszam, przez zapomnianych ludzi. Drastyczne czasy, drastyczne środki. A propos spotkania. Proszę... Mój żołądek. Bądź bardziej otwarty. Czy jest aż tak źle, że nazwisko Angelo Snaps Provolone ma być w naszym nagłówku? Nie będzie w nagłówku, ale jego pieniądze będą w naszym sejfie. Panowie, gangster w zarządzie? Były gangster. Ja go nazywam baronem złodziei. Jak J.P. Morgan czy Rockefeller. Oni przynajmniej nie mieli ksywek. Zajmę się panem Provolonem. Wezmę jego pieniądze, ale nie podoba mi się to. Noro, mam tyle marzeń. Chcę polecieć Zeppelinem. Pójść na koncert Rudiego Valli i do palarni opium w Chinatown. Wszystko się uda, zobaczysz. Nie, to koniec. Ślub był ostatnią szansą na ucieczkę z tego więzienia. Jeśli chodzi o więzienia, to nie jest najgorsze. Raz poszłam na sztukę. Tak, w czym? Nieważne. W jednej ze scen dziewczyna powiedziała rodzicom, że jest w ciąży. I byli zmuszeni wyrazić zgodę na jej ślub. Jeśli powiem tacie, że jestem w ciąży, zabije mnie. Tak czy inaczej, wydostaniesz się stąd. Dodaję ładny bankierski krawat do bankierskiego garnituru. Proszę sobie wybrać. Zbyt pstrokaty, zbyt ciemny, zbyt paskowany. Bingo. Panie Provolone. Co znowu przymierzam?
Pańska córka pana wzywa. Znowu? Mówi, że to sprawa życia i śmierci. Czego znów chcesz? Kochany tatusiu, muszę ci powiedzieć coś, co tobą wstrząśnie. Tato, postanowiłam wstąpić do klasztoru. Chcesz być zakonnicą, trochę za późno. Nie, tatko. W klasztorach rodzą też matki, które nie mają ślubu. Co? W porządku, szefie? Myślałem, że ci to odebrałem. To zapasowy, na wyjątkowe okazje. Dawaj. Wszystko. To wszystko? To jak rozbrajanie Niemiec. Wynoś się. Powinienem się zastrzelić po tym, co zrobiłaś mnie i swojej matce. Przepraszam, tato. Spakuję się i pójdę do klasztoru. Do żadnego klasztoru. Wyjdziesz za tego gagatka, gdy go tylko dorwę. Tatusiu, zmieniłeś zdanie. Niech go tylko dopadnę. A po ślubie przeniesiesz się do apartamentu na parterze. Dlaczego na parterze? Gdy mu połamie nogi, nie będzie mógł chodzić po schodach. Ciekawe. Przyszła kobieta. Robię coś z pławią. Nie mogę. Dlaczego? Bo mówi, wiem, to sprawa życia i śmierci. Basta. Czym mogę służyć panno Tereso? Tereso. Możemy pomówić w cztery oczy? Zapraszam do biura. Gdyby Dempsey tak trenował, to by wygrał. Panie Provolone, zrobiłam głupstwo. Jakie? Zakochałam się w Antonym Rosannie. Tak, to głupota. Jest zaklepany. Przez kogo? Przeze mnie. Jak to? Antony oświadczył się mojej córce. Był tu? Tak. Ale jesteś młoda, ładna, a kawalerów jest co niemiara. Przepraszam, pan nie rozumie. Okłamałam Antonego. Powiedziałam mu, że jestem pańską córką. Słucham? Myśli, że pan jest moim ojcem. Gdy prosił pana o zgodę, chodziło mu o mnie. To znaczy, że nie zna mojej córki cudownie. To straszne. To kto jest ojcem? Dlaczego wybrałaś właśnie mnie, żeby Antony myślał, że pochodzę z bogatej rodziny? Zarabia tylko 1400 miesięcznie. 1200. Gdy mnie spytał o imię, zobaczyłam pańskie zdjęcie w gazecie. Powiedziałam, że nazywam się Teresa Provolone. Logiczne. Dopiero później odkryłam, że jest pan gangs... że był pan tym, kim był.
Czemu nie wyznałaś mu prawdy? Spodobało mu się, że jestem pańską córką. Dowiedziałam się, że pracuję dla pana, raczej dla siebie. Nie chcę, by Antony dowiedział się prawdy od kogoś innego. Wtedy bym stracił 50 tysięcy. Już wiem. Nie powiem mu, że nie jesteś moją córką, ale zrobisz coś dla mnie. Co pan zechce? Nie wychodź stąd, dopóki nie załatwię pewnej sprawy. Będę czekać. Słowo. Connie, pilnuj biura, by moja córka nigdzie nie poszła. Skąd się tam wzięła? Pilnowałem jej. Nie Lisa, Teresa. Ma pan dwie córki? W trzecim postaw 40 na hi-hata. $40 na pietruszkę, zabrakło zieleniny. Aldo, gdzie ten dzieciak? Wyszedł. Wiem, sprowadź go. Miał się przejść. Nie mogę, wędzę łososia. To przerwij, weź Antonego i go gdzieś schowaj. Byle nie w biurze. Snaps, jeden dzień uczciwości i się rozłazisz. Zapomnij o przysiędze złożonej staremu. Przysięga to przysięga. Panie Provolone, możemy już porozmawiać? Nie teraz. Angelo? Spocznij. Angelo? Sofia, kochanie. Pierwsza osoba, którą chciałem zobaczyć. Ostatni raz jechałam z tym szalonym szoferem. Z Johnny Elbowsem? Gdy wysiadłam, czekał na mnie z włączonym silnikiem. Siła przyzwyczajenia. Musiałeś zwolnić Oscara? Był prawdziwym szoferem. Mamy ważniejsze sprawy do omówienia. Co się stało? Jezus, Maria, Józef. Moje dziecko. Moja maleńka. Tatuś mi powiedział. Przepraszam cię, mamo. To nie twoja wina. To jego wina. Moja? Tak, dusiła się. Więziłeś mnie jak Rozpunkę. Nie jak Królewnę Śnieżkę? Jaki dawałeś przykład? Dom był pełen zbirów i morderców. Czasem musiałem pracować w domu. Kto ci to zrobił? Powiedz mamie. Tata wie. Spotkał się z nim dziś. Kto to? Lepiej, żebyś usłyszała z ust córki. To Oscar. Szofer? Czemu się tak dziwisz? Wiedziałeś. Oczywiście. Tylko, że nie miałem pojęcia. Zaraz wracam. Jesteś. Znalazłem go. Musimy pogadać. Angelo, musimy porozmawiać. Nie wiedziałam, że jesteś zajęty. Pani Provolone? To zaszczyt. Sofia? Mały Antony, mój księgowy. I przyszły zięć. Właśnie poprosiłem o rękę. Lisy? Nie, tej drugiej. Jakiej drugiej? No wiesz, drugiej. Nie Lisy. Idź do dziewczynek, kochanie. Nie wiedziałem, że ma pan dwie córki. Dom pełen niespodzianek. Słuchaj, nie wiem, czy zauważyłeś, ale żona jest chłodna wobec ciebie. Zauważyłem, coś nie tak? Macie za łowcę posagów. Niesłusznie. Jak mam przekonać pańską żonę? Pestka, ukradłeś mi 50 tysięcy. Oddam pańskiej córce po ślubie. Daj jej przed ślubem. Wypisz czek. Żona zrozumie, że nie żenisz się z Lisą dla pieniędzy.
Z Teresą? Zawsze mi się mylą. Siadaj. Jest mały kłopot. Brak atramentu? Nie trzymałem pieniędzy w banku. Są w kiepskim stanie. Zainwestowałem w diamenty i szmaragdy. Świetny prezent ślubny. Kobiety uwielbiają klejnoty. Pójdę po nie. Jeśli chcesz, mój człowiek może cię eskortować. Nie trzeba. Zaraz wracam, tato. Będę czekał, synu. Ty żałosny gamoniu. Aldo, gdzie szofer? Johnny woskuje Cadillaca. Nie ten, Oscar. Zwolnił go pan. Wiem, gdzie mieszka. Skąd mam wiedzieć? Ja wiem, gdzie mieszkał. Gdzie? W Southside. Jedź po niego z Johnnym. Już tam nie mieszka. A gdzie teraz mieszka? Wstąpił do wojska i wysłali go na misję. Ponoć zakochał się w jakiejś pannie, ale się rozstali, bo jej stary był upierdliwy. Doprawdy? Tak. Kochał ją, ale nie chciał mieć tego zgreda za teścia. Zamknij się. Co ja powiedziałem? Muszę z panem pomówić. Później. Panie Provolone, odchodzę do Underwoodów. Co? Będziesz pracować u Bruce'a? Wychodzę za niego. Ja go pierwszy znalazłem dla córki. Poznaliśmy się, gdy odwiedził Lisę. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Gratuluję. Zwalniam cię. Nie może mnie pan zwolnić. Odchodzę. Spróbuj ode mnie wyrwać referencję, siostrzyczko. Świetnie. Moja córka z szoferem. Powiedz Tumejowi, żeby się tu zjawił. Za ciasny. Poluzuję. Przyjemknij się mu z Solini. Szybciej, spieszę się. Angelo? Możemy pomówić sami? Nie zwracaj uwagi, tylko zdejmują miary. Byłam w sypialni Ulisy. Jak i inni. Nasza córka zhańbi się w oczach Boga. Musisz znaleźć Oscara. Uciekł z kraju. Dziecko potrzebuje ojca. Ojca ma, potrzebny jest mąż. Skąd jej weźmiemy męża? Proszę nie patrzeć na nas. Mamy żony i dzieci. Ja mam 10. I Figaro. Figaro jest mleczarza. Dobry żart. Prosiłem was o zwierzenia? Przepraszam. Nie szkodzi. A ten chłopiec, który tu był, chciał się ożenić z naszą córką. Tak, ale nie z Lisą, z drugą. Z jaką drugą? Z tą, która nie jest Lisą. Nie mamy córki, która nie jest Lisą. Myślisz, że nie wiem? Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale jeśli mnie kochasz... Jeśli kiedykolwiek kochałeś, to znajdziesz męża dla mojej córeczki. Wrócił. Trzeci raz. Ma torbę. Głowy do góry. Zostaję z wami. Jest. Wrócił zgodnie z powszechnym życzeniem. Żegnam. So.
Panie Provolone, czy teraz mogę poślubić pańską córkę? Mój synu, panie Provolone, tak się cieszę. Dokąd to? Chcę przekazać Teresie cudowną wiadomość. Nie tak szybko. Mam świetne wieści. Lepsze niż ślub z pańską córką? Dziecko z nią. Teresa jest w ciąży? Teresa jest w ciąży? Kim jest Teresa? Moją córką, ośle. Muszę ją zobaczyć. Życie jest zabawne. Raz jesteś, za chwilę cię nie ma. Święte słowa. Długi Louis zmarł tragicznie, mając 25 lat. Ja mam 25 lat. Co się stało? Ktoś mu przylepnął palce. To go zabiło, bo wisiał na palcach za oknem hotelu. Rzecz w tym, że gość nie myślał i władze wszystko zabrały. Biedak. Biedna wdowa teraz handluje jabłkami. To skłania do namysłu. Tak. A gdyby ciebie to spotkało, jakby skończyła moja córka? Jutro przyprowadzę prawnika i spiszemy to. Syn, jesteśmy rodziną. Po co nam prawnicy? Proszę. Pisz, co podyktuję. Ja, Anthony Rosanno. Chwileczkę, pomyślałem o czymś. Myślisz zamiast pisać. Gdyby coś mi się stało, skąd mam pewność, że odda pan klejnoty córce? Dobrze, ja też podpiszę oświadczenie. Najpierw ty swoje, później ja swoje. Nie wiem. Co znowu? Podpiszmy jednocześnie. Aldo, będziesz świadkiem. U nas nie wolno, dłużej się żyje. Zrób to. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Ja, Anthony Rosanno. Ja, Snaps Provolone. Niniejszym oświadczam. Zgadzam się przekazać $50,000, że jestem ojcem swojej córce, gdy wyjdzie za mąż dziecka panny Provolone za Anthony'ego Rosanno. Już. Podpisz. Pan też. Aldo, byłeś świadkiem. Poświadcz. Długi Louis był świadkiem, jak skończył. Nie jęcz. Podaj swoje. Najpierw pańskie. Zróbmy to jednocześnie. Dobrze. Bardzo dobrze. Teraz część wesoła. Podobno się znacie. Connie, teraz idź pilnować mojej drugiej córki. Bracia Finucci, muszę ci coś powiedzieć. Wiem co, tak? Usiądź, kochanie. W tym stanie nie powinnaś stać. O czym ty mówisz? Urodzisz dziecko. Twój tata mi powiedział. Nie urodzę dziecka, a on nie jest moim ojcem. Co? Pan Provolone nie jest moim ojcem. Czy on o tym wie? Oczywiście, cóż to za pytanie? Wie, że nie jesteś jego córką? Tak. Okłamałam cię, przepraszam. Skurczybyk. Co się stało? Ukradł mi swoje pieniądze. Zrobiłam to z miłości do ciebie. Bałam się, że cię stracę. Muszę je odzyskać. Co takiego? Pieniądze, rzecz jasna. Interesują cię bardziej niż ja. Nie. Muszę pomyśleć. Dobrze, że w porę odkryłam, jaki jesteś. Hey,
Teresa, wracaj. Teresa! Dzięki Bogu, że nie jestem w ciąży. Co wy tam robiliście, z drogi? Powinienem... Wynocha. Tereso, wracaj. Za dużo się dzieje. Snaps coś knuje. Jest za cicho. Provolone coś knuje. Brawo. Brawo. Garnitur, arcydzieło. Oczywiście, to Finucci. I to za całe $150. Wypiszę wam czek. Panie Provolone, chcę z panem mówić. Bracia Finucci, wyjść. Czym mogę służyć, chłopcze? Jest pan z siebie content. Ojciec byłby dumny. Odzyskałem pieniądze i nikt nie zginął. Nie tak szybko. To był podstęp. Nie robiłbym tego. Zapomina pan, że od dziś jest pan uczciwy. Racja. Ja tak, ale oni nie. Kto to? Nie poznajesz braci Finucci? Sycylijczycy. Najgroźniejsi mordercy. Nie wyglądają groźnie. To tylko pozory. Jedno moje słowo i... Ale jeśli chcesz te klejnoty, możesz je mieć. Po prostu ożeń się z moją córką. Z prawdziwą? Oczywiście. Z Lisą Provolone. Ja jej nie znam. Tu napisano inaczej. Każdy sąd to potwierdzi. Oddawaj. To potwierdza, że jesteś ojcem dziecka mojej córki. Pańska prawdziwa córka jest w ciąży? Jakiś problem? Nie poślubię Lisy, tylko Teresę. Antony, mały Antony. Mówimy o dziecku mojego dziecka. Zapomnij. Dobrze, bracia Finucci. Dobrze, wstrzymaj psy. Siad. Mądra decyzja, czekaj tu. Idę po twoją narzeczoną. Czas się poznać. Czego chcecie? Proszę powiedzieć panu Provolone'owi, że się spieszymy. O 11 musimy załatwić innego klienta. Załatwiacie po kilku dziennie? Od 6 do 8. To okrutny biznes. Przy obłożeniu pracujemy nawet w weekendy. Nie lubimy tego. Kochamy rodzinę. Traktujecie to jak normalny interes?
Dla nas to sztuka. Pokaż mu zdjęcie. Co pan na to? To wasze dzieło? A czyje? To Finucci. To zdjęcie przysporzyło nam klientów. Może kiedyś obsłużymy i pana. Gdy już skończymy, nikt pana nie pozna. Zbladł pan. Wszystko dobrze? Gość chce się z tobą ożenić. Bądź miła. Chce Oscara. Ja jeszcze bardziej, ale nawiał, a Antony go zastąpi. Dziękuję bardzo. A co z miłością? A co z czekaniem do nocy poślubnej? Angelo, proszę. Nie przy służbie. To nie sługa. Connie, idź coś wszamać. Dziewczęta? Liso, oto twój przyszły mąż. Antony Rosanno. Liso? Cześć. Cześć, Liso. Już między nimi iskrzy. Czasem małżeństwa aranżowane są lepsze. Oscar był atrakcyjniejszy. Jaki Oscar? Szofer. To będzie dziecko szofera? Od razu się zgłoś do Waltera Winchella. Angelo, zostawmy gruchające gołąbeczki. Dobry pomysł. Poznajcie się, byle szybko. W południe przychodzą ludzie. Lepszego męża nie znalazłeś? Przynajmniej oddycha. Bracia Finucci. Jesteś w ciąży z Oscarem? Czy inaczej wychodziłabym za ciebie? Nie chcesz tego. Kocham kogoś innego. Ja też. To po co ta szopka? Bo zrobię wszystko, by stąd uciec. Ja też. Marzę o safari w Afryce. O bieganiu z bykami w Hiszpanii. Chcę się wspiąć na wieżowiec Empire State. Co wtedy ze mną? Będę niańczył dziecko Oscara? Zawsze taki jesteś? Tak, przywyknij. Wychodzę za brutala. Nie chcę cię widzieć na oczy, aż do ślubu. W porządku. Oddzielne miesiące poślubne. Dobrze. Do zobaczenia w kościele. To pewnie sędzia Crater. Doktor Poole. Proszę, szef czekał. Aldo, wiesz co zrobiłeś? Użyłeś czasu przeszłego. Tak? Jaka jest za to kara? Chwileczkę, zaraz wracam. Cudownie. Aldo to skarbnica językowych anomalii. Słyszałem. Middlesex. Słucham? Jest pan z hrabstwa Middlesex w New Jersey, zgadza się? Tak, Nowy Brunswick. Wiedziałem. Nowy akcent ludzi z New Jersey staje się coraz bardziej nosowy im dalej na południe. Niezwykły talent, doktorze. Nie myślał pan o pracy w Wesołym Miasteczku? Młodzieńcze, intensywnie studiowałem język angielski. Podróżując, odkryłem 2700 dialektów w samych tylko Stanach. Weźmy na przykład osłabione samogłoski Teksańczyków. To musi mieć wpływ na pańskie życie domowe. Wolałbym spędzać z mamą więcej czasu, ale ma koty. Taki erudyta jest samotny? Praca była najważniejsza. W ten weekend jadę do Appalachii. Będę badał regionalne kolokwializmy górników. Przepraszam na moment, zabawi pan tu chwilę? Tak, pan Provolon czeka na lekcję elokucji. Good news.
Dobre wieści, znalazłem innego męża. Kogo? Przystojnego, błyskotliwego i czczącego ziemię, po której chodzisz. Doktora Poole. Doktor Poole? Staruch mógłby być moim ojcem. Co lepsze, mógłby być ojcem twojego dziecka. Skąd wiesz, że chce mnie za żonę? Bo bardzo cię kocha. Mówił mi. Mnie nic nie mówił. Jak na ironię, człowiek oddany słowom nie potrafi wykrztusić z siebie tych najważniejszych. To wzruszające. Wiedziałem, że przyznasz mi rację. Zaczekaj tu. Finucci wejść, Finucci wyjść, skandal. Liso? Antony twierdzi, że kochasz doktora Poole'a. Kocham. Widzisz? Co? Tato, tak. Jest uroczy, błyskotliwy, kulturalny. Nie taki jak inni. Wykluczone. Wyjdziesz za Antonego. Ale kocham Thorntona. Teraz Thorntona? Nie rycz. To jedyny czuły mężczyzna w okolicy. Ja nie jestem czuły? Liso, przestań. Skoro chcesz Poole'a, to dostaniesz. Ale dotrwaj do końca. To twój trzeci narzeczony, a jeszcze nie było lunchu. Panie Provolone, skoro ona już ma męża, odda mi pan oświadczenie? Zapomnij, będziesz w rezerwie, jeśli z tym nie wypali. Dobry, panie doktorze. Panie Provolone, gdzie to jest? Tutaj. Nie. Zjadł pan słówko dzień. Racja. Nie masz nic do roboty? Mam. Do widzenia, panie Provolone. Doktorze Poole. Popatrz, no, gość znów wychodzi. Idzie ksiądz. Wejście na własne ryzyko. Aldo? Nie widujecie na mszach. Doprawdy? Nie wiem dlaczego. Panie Provolone, proszę zapamiętać. Mowa służy do przekazywania myśli. Tak, ale kiedy zacznę mówić jak bankier? Proszę powtarzać. Autentyczna autobiografia autokraty. Autentyczna autobiografia autokraty. Autentyczna. Autentyczna. Doktorze, nigdy się nie nauczę dobrze mówić. Proszę nie rozpaczać. Spróbujemy inaczej. Proszę powtarzać. Bimbrownik Rocco rąbnął Ricka drągiem za kradzież bourbonu. Powie pan? Bimbrownik Rocco rąbnął Ricka drągiem za kradzież bourbonu. Udało się, bo to wreszcie jest coś, co ma sens. Przepraszam, panie Provolone. Pójdę już, jeśli można. Co cię zatrzymuje? Drobiazg. Zapłata za ten tydzień. Ona mi powinna zapłacić, bo ją zapoznałem z Underwoodem. Cieszę się, że nie będę tu pracować. Odtąd to ja będę miała służbę. Zobaczysz, jaki to piknik. Bezczelność. Wyegzekwowałbym terminację współpracy.
Ale ja już nie mogę. Dlatego ją wylałem. Doktorze, chciałbym porozmawiać o kłopotach mojej córki. Poważnie? Ma przepięknie zaokrąglone dyftongi. I stąd ten rozgardiasz. Skończyła 18 lat i chce wyjść za mąż. Jest czarująca. Kim jest ten szczęściarz? To pan, doktorze. Bardzo mi... Co? Nie jest pan żonaty. Oczywiście, że nie. Co pan czuje do dzieci? Uwielbiam. Załatwione. Ja jej prawie nie znam. Ułatwię to panu. Co mógłbym dla pana zrobić? Jakieś marzenia? Skoro pan o tym wspomniał, marzę, by zabrać mamę do Baden-Baden. Jest tam arcymistrz od woreczków żółciowych. Jej woreczek płynie najbliższym statkiem. Coś jeszcze? Szkoła lingwistyki Thorntona Poole'a. Już ją widzę. Zgoda? Nie wiem. To się dzieje tak szybko. To o wszystkim przesądzi. Co to? Woreczek pańskiej mamy, szkoła lingwistyki, pańskie marzenia. Tutaj. Nie bardzo rozumiem. Zaraz wracam. Doro! Dokąd? Do Regency Gardens. Doro! Teraz Provolone wybiegł z czarną torbą. Co w niej może być? Forsa. Cóż by innego? Dosyć. Wystąpił nakaz. Kur... Zapiał. Ser i krakersy. Przepraszam, że ojciec Clemente musiał czekać. Pamiętasz ojca Clementego? Dzień dobry. Dzięki za dobrą robotę na pogrzebie taty. Byłby dumny, że dotrzymałeś słowa. Ojciec zbiera datki na budowę. Gratuluję, że pańska córka wychodzi za Bruce'a Underwooda. Niestety zaszła zmiana, ojcze. Wyjdzie za Włocha, Antonego Rosanno. Tym lepiej. Wielkie włoskie wesele. Antony Rosanno. Zapomnijcie o nim, nie wyjdzie za niego. A to szkoda. Jest młoda, znajdzie sobie kogoś. Już znalazła. Kogo? Doktora Poole'a. Doktora Poole'a? Wracaj do pokoju. Miły młodzieniec. Dlaczego wychodzi za doktora Poole'a? Prawie go nie zna. Szofera też prawie nie zna. Nie mów o Oskarze przy ojcu. O jakim Oskarze? Dlaczego nie wyjdzie za Antonego? Bo Antony żeni się z Teresą. Z jaką Teresą? To proste, ale nie mam czasu. Muszę znaleźć Norę. Jaką Norę? Naszą pokojówkę, byłą. Zwolniłeś ją? Odeszła, by wyjść za Bruce'a Underwooda. Kiedy to się stało? Nie wiem. Pomiędzy kamizelką a spodniami. Co? To skomplikowane. To jedna z tajemnic życia, w które po prostu trzeba uwierzyć. Zmykam. Zapraszam ojca do kuchni na herbatę. Muszę coś wyjaśnić. Przepraszam, że przeszkadzam, Bruce. Nora wzięła złą torbę. Czy twoi ludzie mogą ją odwieźć? Tak, Snaps Provolone, któż by inny.
Co jest? Nie dało się przeżyć na zewnątrz? Oddaję tę walizkę i zabieram starą. To ta? Tak. Zrozumiałam, że tamta nie jest moja, gdy ją próbowałam otworzyć. Spływaj, czekamy na bankierów. Nie chcemy tu motłochu. Cukru? Nie, dziękuję. Kto ci powiedział, że cię kocham? Antony. Myślałem, że to ty mnie kochasz. Kto ci to powiedział? Twój tata. Powiedział ci, że jestem w ciąży? Nie. Jesteś w ciąży? Nie. Powiedziałam mu tak, by wyjść za Oscara. Kim jest Oscar? Naszym byłym szoferem. Zrobię wszystko, by uciec z tego domu. Rozumiem, co czujesz. Oczywiście, znasz mojego ojca. Nie. Myślałem o swojej mamie. Bywa tak zaborcza. Zatem pan wie, co przeżywam, doktorze Poole. Thornton. Tak. Liso? Może to zabrzmi bezczelnie. Tak, Thornton. Zważywszy na twoje pochodzenie, masz zaskakująco dobrą dykcję. To największy komplement, jaki słyszałam. Thornton. To pewnie szofer po bielizny. Jest. Otworzę. Co tu znów robisz? Co on tam robi? Ma pan klejnoty? Jasne. Nie spuszczam ich z oczu. Dziś rano miałem wszystko. Klejnoty, Teresę. Teraz nie mam nic. Nie przejmuj się. Nie mogę jej nawet odwiedzić. Nie podała mi prawdziwego adresu. To masz szczęście. Mam dla pana propozycję. Jaką? Przywiązałem się do tych klejnotów. Kojarzą mi się z Teresą. Odkupię je za 50 tysięcy dolarów. Skąd masz drugie 50 tysięcy? Ukradłem je panu. Connie? Tak, szefie? Zabrał mi pan broń. Chcesz powiedzieć, że znów mi ukradłeś 50 tysięcy? Pamięta pan firmę Krzak, która miała ukryć zyski z haraczy? Tak. Kogo mianował pan skarbnikiem? Nie wierzę. Wystawiłem czek na siebie. W banku nie zadawano pytań. Tylko szczur kradnie drugiemu pieniądze z haraczy. Oto propozycja. Odda mi pan moje klejnoty, a ja oddam pańskie pieniądze. Dobrze, przechytrzyłeś mnie. Daj pieniądze, a ja ci dam biżuterię. Mam w aucie. Zaraz wracam. I żądam dokumentu, który podpisałem. Nie ma sprawy, mam go tu. Mam go. Tym razem go mam.
Kolejna transakcja. W biały dzień. Dawaj torbę. Wymieńmy się jednocześnie. Świetny pomysł. Dosyć. Wzywam dziennikarzy. Niech zobaczą tę akcję. W porządku, szefie? Masz chodzić głośno. Angelo? Przyjdź do biura. Musimy porozmawiać. Dobrze. Connie? Tak, szefie. Przestań jeść i słuchaj. Zanieś tę torbę do biblioteki. I nawet na chwilę nie spuszczaj jej z oczu. Kumasz? Tak, szefie. Zadzwoniłam do agencji pokojówek. Przyślą kogoś. Po to mnie wezwałaś? Nikt nie chce u ciebie pracować. Bądź dla niej milszy niż dla Nory. Nora wychodzi za Krezusa Underwooda. Należy mi się prowizja. Tumi? Tym razem to szofer. Rozwozi torby po mieście. Czym mogę służyć, generale? Przysłał mnie pan Underwood. Mam zwrócić torbę panu Provolonowi. Dzięki. I mam odebrać torbę panny Nory. Chyba ją zostawił w bibliotece. Czekaj tu, Fritz. Siadaj. Proszę, pozdrowienia dla Kaisera. Będę uprzejmy dla pokojówki. Przebiorę się. Uwielbiam z tobą rozmawiać. Jesteś taki niebanalny. Liso, w przyszłym miesiącu jadę przez Francję na sympozjum lingwistyczne do Brukseli. Do Brukseli? Tej w Europie? Tak. Przyślij mi pocztówkę na adres tej pozłacanej klatki. Zgodziłabyś się... To znaczy... Nie mogę spytać. Pytaj. Czy zechciałabyś mi towarzyszyć? Też pytanie. Doktorze Poole. Musimy pogadać. Wybacz, proszę.
Proszę usiąść. Zaproponowałem panu małżeństwo z moją córką. Tak. W zamian za torbę damskiej bielizny. Zapomnijmy o tym. Oferta jest aktualna, a słowo Snapsa Provolona to świętość. To prawda. Nawet jako gangster słynął z uczciwości. To oksymoron. Nie powinien pan tego mówić. Connie się stara jak może. Przepraszam. Doktorze, proszę poślubić moją córkę, a te pieniądze dostanie pan na szkołę językową. Większość mężczyzn potrzebuje całego życia, by tyle zgromadzić. Tak jest, panie Provolon. Nigdy nie widziałem takiej kwoty. Tu są pieniądze, a tu więcej pieniędzy. Proszę zobaczyć. Nowiutki banknot 20-dolarowy. Doktorze Poole, zechce pan odwiedzić ogród, gdy będę konferował z asystentem? Popraw mnie, proszę, jeśli się mylę. Czy nie kazałem ci nie spuszczać z oczu tej walizki? Cały czas ją obserwowałem. Gdy wychodziłem, nie było w niej bielizny, tylko 50 tysięcy w gotówce. Poole miał rację, dureń z ciebie. Jak forsa zmieniła się w ciuchy? Ciebie o to pytam. Może to był cud, taki jak z chlebem i rybami. Lisa, chodź ze mną. Uciekajmy z tego domu wariatów. Co zechcesz, kochanie? Kochanie? Snaps. Jesteś pewien, że w torbie był szmal? Tak, skradziony przez małego Antonego. Skoro on ukradł, to on ma. Nie głąbie. Ukradł i mi oddał. Po co? Żeby odkupić klejnoty. Jakie klejnoty? Te, które mi ukradł. Klejnoty też ci ukradł? Tak, żeby poślubić moją córkę, Lisę, Teresę. Dlaczego nikt o niej nie słyszał? Bo nie jest moją córką, kumasz? Tak, pańska córka nie jest pańską córką, a gotówka, która była biżuterią, stała się bielizną. Otóż to. Tak, nawet nie wiem, o czym mówię. Wróciłam. Cóż za niespodzianka. Siadaj, pielęgniarka wyczyta numerek. Laska wróciła. Nora? Nie, ta druga. Teresa. Ta, która nie jest twoją córką, szefie. Niech czeka, szukam czegoś. Czego? Torby, podobnej do tej. Spokojnie. Oddałem szoferowi Underwooda. Słucham? Stała w bibliotece, zatem zamieniłem torby. A gdzie był Einstein? Connie tu był? Byłeś? Nie widziałem go. Stań tam przy swojej dziewczynie. Bielizna. Underwood. Pan Provolon czeka w bibliotece. Connie, chodź. Wrócił. Następna transakcja. Śmieliście twierdzić, że Snaps sporządniał?
W porządku, otworzę. Proszę, proszę, inicjator. Twój szofer wziął złą torbę. Zrób z tym coś i to szybko. Słucham panią. Możemy pomówić prywatnie? Connie, zmykaj. Nie mogę zostać, chcę być na bieżąco. Zostań, ale milcz. Panie Provolone, popełniłam straszną głupotę. Już mówiłaś. Nie. Rzuciłam Antonego. Jedynego mężczyznę, którego kochałam. Wreszcie coś mądrego. Wszędzie go szukałam. Nie było go w mieszkaniu. Wie pan, gdzie on jest? Nie, ale pewnie mi kradnie następne 50 tysięcy. Przepraszam, jestem umówiony. Chyba wiem, gdzie on jest. Gdzie? Bliżej niż myślałem. Proszę stąd nie wychodzić. Jesteś mi to winna, siostrzyczko. Myślałem, że to pańska córka. Zamknij się. Mały Antony, myślałeś, że mnie przechytrzysz. Przecież dałem panu gotówkę za biżuterię. Ale miałeś dostać bieliznę. Jaką bieliznę? Wiem. Pokojówki. Connie, proszę. Bingo. I nie dam ci innej torby, nie dam się okraść. Nie wiem, o czym pan mówi. Proszę zatrzymać tę torbę. Bezczelny typ. Oddał mi moje pieniądze. Connie, patrz. I z kim ja rozmawiam? Oddajesz mi moją forsę? Tak. Odkąd straciłem Teresę, klejnoty nie mają dla mnie wartości. To poeta. Gdyby ją pan zobaczył, proszę przekazać, że ją kocham i przepraszam, że ją zraniłem. Teresa jest w bibliotece. Tu? Szaleje za tobą. Antony, tak mi przykro. Nie, to moja wina. Otworzę. Może to szofer Underwooda z moją kasą. Szef otworzy. Przysłano mnie z agencji pokojówek. Nie chcę być nieuprzejmy, ale jestem umówiony. Siadaj, kochanie. Streszczę się, panie Provolone. To moje referencje. Sprzątam, gotuję. Otwiera pani może drzwi? Nieźle to wygląda, Roxanne. Od dawna jesteś pokojówką? Najpierw pracowałam u Jamesa Bonoma. Jumpin' Jimmy Bonomo? Aldo, pracowała u niego. Taki mały nerwus. Tak, pamiętam. Dobroduszny gość, serce na dłoni. Kiedy zginął? Na krześle w 27. Nie wierzę. Byłem jego kierowcą. Pierwsza fucha w gangu, to znaczy w branży. Zgadza się, Snaps. Nie. Roxy? Pamiętasz mnie? Jak mógłbym cię zapomnieć? Byłaś moją pierwszą... To znaczy, jaki ten świat jest mały. Miałem do niej słabość, ale... Dlaczego zniknęłaś? Atmosfera nie sprzyjała wychowywaniu dziecka. Miałaś dziecko? Jest już duża. Wychodzi za mąż. Tak się cieszę. Kim jest ten szczęściarz? To świetny księgowy. Zarabia 1400 miesięcznie.
Wow, that's a lot of dough. Sporo kasy. Chwila. Czy on się nie nazywa mały Anthony Rosanna? Znasz go? Czy znam? Czasem myślę, że znam tylko jego. Jesteś więc matką Teresy? Ją też znasz? Ostatecznie to moja córka. Zatem wiedziałeś. O czym? Że ty i ja... Nie kumasz, szefie? Urodziła ci dziecko. Teresa jednak jest twoją córką. Zaczynam być w tym niezły. Niemożliwe. Wydajesz się zaskoczony. To jedyna dziś niespodzianka. Mówiłeś, że wiesz, że to twoja córka. Tak powiedziała, ale nie sądziłem, że jestem jej ojcem. Powinnam ci powiedzieć, ale straciłam kontakt, gdy mnie wysłano do klasztoru. Już dobrze. Ten dzień to huśtawka emocji. Ojciec kazał mi urodzić Teresę u sióstr. Mówił, że przyniosłam wstyd rodzinie. Musiał być durniem. Nie chciałam tu przychodzić. Bałam się, że będziesz zły. Nie, Roxy, nie gniewam się. Nie płacz, proszę. Angelo? Co to za kobieta? Nowa pokojówka. Nie musisz być aż tak uprzejmy. Dlaczego płacze? Ze szczęścia, że będzie tu pracować. To się zmieni. Chodź, musisz kogoś poznać. Kogo? Naszą córkę. Teresa tu jest? Dlaczego? Zaczęło się około 9:30. Zamknij się. Aldo, idź po Teresę. Widzisz, jakie mam życie? Mama? Co tu robisz? Przyszłam do twojego ojca. Ojca? Musisz poznać prawdę. Jesteś córką Snapsa Provolona. Pan Provolon? Mamo? Więc mogę nazywać pana ojcem? Spróbuj, ja zamiotę tobą podłogę. Słuchajcie, chcemy coś oświadczyć. Co takiego? Wychodzę za Thorntona. Aldo, szampan. Świętujemy. Moje dziecko. Moje dziewczyny. Gratuluję. Miesiąc miodowy będzie odbyty? Connie, ostrożnie z imię słowami. Miejmy to już z głowy. Muszę wracać i odmówić pożyczki. Jest pan pewien, poruczniku? Tumi? Lepiej przyjdź. Przyjechały szychy. To gang Obaniona. Jak widać, czekają na nas. A jednak to piękny dzień. Obie moje córki wychodzą za mąż. Jak to obie? Sofio, moja żono, poznaj moją córkę Teresę. Twoją córkę? Właśnie się dowiedziałem. Ja też. Skoro jest twoją córką, to kto jest jej matką? Ja. Miałeś dziecko z nową pokojówką? Przepraszam. Przychodzimy nie w porę? Nie, panowie, zapraszam. Szampan, szefie. Aldo, jestem w szoku. Alkohol jest nielegalny, nie słyszałeś o prohibicji? Czy słyszałem? A za co pan kupił ten dom? Bankierzy. Używamy go tylko do chrzczenia jachtów. Tak trudno w tych czasach o dobrą służbę. Przepraszam, ale mam sprawę do załatwienia z tymi panami.
Tak. Telefon od pana Charlie'ego na pański koszt. Łączyć? Tak, proszę. Dzień dobry, panie Vendetti. Co znowu Five Spot? To się dzieje. Tak, jak przypuszczaliśmy. Czterech trudnych klientów właśnie weszło do domu Snapsa. Dzięki, Five Spot. Dostaniesz stówkę. Dziękuję. Łączy siły z Obanionem. Ruszamy na Provolona i to już. Stówka? Zamów pizzę, wracamy za godzinę. Zobaczy pan swoje biuro. Będzie pan miał sekretarkę, telefon i piękny widok na port. I klucz do salonu zarządu. Ale bez prawa głosu. Co? Pokaż. Cóż, myśleliśmy, że będzie pan naszym doradcą. Dopóki pan nie opanuje fachu i będzie cichym wspólnikiem. Skoro tyle inwestuje, zasługuje na prawo głosu. Z całym szacunkiem zwracam uwagę na załącznik B. Ach to, bank nie chce ponosić odpowiedzialności. Na wypadek, panie Provolone, na wypadek gdyby miał pan trudności z prawem. Kawa na ławę, wiemy jaką miał przeszłość. Anthony, zdaje się, że mi nie ufają. Jak widać. Nie. Panie Provolone, te klauzule zabezpieczają i pana, i nas. Proszę podpisać. Łapy do góry i nie opuszczać. Pierwszy, który drgnie, zginie. Poruczniku, cóż za miła niespodzianka. Zapewne. Mówiłem dziś żonie, że muszę pana zaprosić na herbatę. Chyba nie sądzicie, że prowadzimy z nimi interesy. Jesteśmy tu, bo nam groził. Groził, że podniesie na nas rękę. Daj spokój, Fingers. Fingers Frischetti, płatny zabójca Obaniona. To zaszczyt podziwiać cię w akcji, Tumi. Dziękuję. A to jest niesławny Sid Schiff Saperstein. Słucham pana? Sid, uśmiechnij się. Poruczniku, proszę zobaczyć. Klub uniwersytecki, klub absolwentów Harvardu, Komisja Republikańska, Rada Dyrektorów Izby Handlu, Państwowa Rada Doradców Finansowych, klub reelekcji Herberta Hoovera i dwa bilety na bal policjantów. Albo jesteście uczciwi, albo to największa mistyfikacja w dziejach. Czy jest pan content? A już myślałem, że to Fingers Frischetti. To się nie zgadza. Po co Snaps Provolone spotkał się z czterema bankierami? Może chce podróżować. Przymknij się, Snaps. Mam. Torba. Chłopaki, znaleźć czarną torbę. Tę, która tu krąży od rana. No co, Snaps? Zdenerwowany? Poruczniku, jest. Tak jak myślałem. Nasz przyjaciel Snaps pierze forsę mafii przez jej bank. Oto dowód. Naszykujcie aparaty. Będę świetnie wyglądał na mieście. Z drogi. Co do prania się nie pomylił. Tak się kończą interesy z przestępcą.
Ja jestem przestępcą? Przychodzicie do mojego domu z drobnym drukiem, załącznikami i próbujecie mnie okraść? Miałem do czynienia z gangsterami i bimbrownikami, ale bankierzy są straszni. Nikt nigdy mnie tak nie obraził. Młodyś. Wszystko wyszło w praniu, prawda, Tumi? Kolekcjonujesz damską bieliznę? Może cię zatrudnią jako stróża w banku. Z drogi, gałgany. Prujemy szybko i ostro, by nikt nie przeżył. Ruszaj, Dugan. Z drogi. Proszę, proszę. Pan Vendetti. Cześć, Tumi. Chłopaki, strykać. Anthony, podobała mi się twoja postawa. Dziękuję. Mianuję cię głównym nadzorcą finansowym w firmie Provolone Enterprises. Proszę pana, tato, to zaszczyt. Wracamy do gry, panie Provolone? Dość z tym panowaniem. Odtąd nazywajcie mnie szefem, tak, szefie? Przepraszam, tato, starałem się. Czy wy, Lisa i Teresa, bierzecie Thorntona i Antonego za mężów? Tak. Tak. Jeśli ktokolwiek wie o jakichkolwiek przeszkodach, niech zabierze głos teraz. Stop! Ktoś ty? Jestem Oskar. Pozbyć się go. Migiem. Jasne. Za nogi. Ogłaszam was mężami i żonami. Można pocałować żony. Pronto?
dappertutto la notte e il giorno sembra l'intorno di chi non sta meglio tu cani per mia bieri vita più nobile in non si dà Raso di petri, lancia di forbici, a mio comando tutto questa. Lancia di forbici, un raso di petri, a mio comando tutto questa. Ve la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 lera. Col cavaliere, la 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 che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donna ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, presso la barba, quella sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presso la barba, presso il biglietto. Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che cola, una alla volta, per la carità, per la carità, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro. Son qua, filo qua, filo là, filo qua, filo là, filo su, filo giù, filo su, filo giù. Pronchissimo sono come il polvere, sono affettato delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Apro Figaro, bravo bravissimo, apro Figaro, bravo bravissimo, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, non mi chiarrà, la 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 la